Już jutro będziemy obchodzili kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Co prawda nie okrągłą, ale ta data 15 sierpnia skłania do tego, aby do wydarzenia wracać i o nim mówić. Tak będzie i dzisiaj za przyczyną naszego gościa Cezary Taracha, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, tak na zdrowy rozsądek, nic nie przemawiało za tym, żeby Polska mogła tę bitwę wygrać. Młode państwo po 123 latach niewoli, a więc młoda państwowość, młoda armia, wyczerpanie tymi latami niewoli i nagle ta bitwa okazuje się wygrana. To dlatego nosi ona miano cudu nad Wisłą? O, istotnie sytuacja państwa polskiego, armii polskiej latem 1920 roku, na początku sierpnia 1920 roku, wydawała się zupełnie beznadziejna, fatalna. Kilkumiesięczny odwrót w formie takiej dosyć chaotycznej. Przypomnijmy, że 7 maja wojska polskie wkroczyły do Kijowa, ale już wkrótce Sowieci podejmują wielką kontrofensywę na wszystkich frontach. Pierwsza Armia Konna, Budionny, Tuchaczewski bardzo szybko przełamują polskie linie. Polskie wojska odwracają, właśnie wracają w sposób taki bardzo nieuporządkowany. Popełniono wiele błędów. I już właśnie w lipcu Sowieci docierają tutaj na te tereny, na przedpolach Warszawy. Jest próba ratowania sytuacji przez czynniki polityczne, to znaczy podjęte są rokowania. Tutaj Sowieci stawiają jednak bardzo wygórowane żądania polegające na tym, że domagają się uznania linii polsko-sowieckiej państwowej na linii Korzona, następnie redukcji armii polskiej do 60 tysięcy żołnierzy, ale również prawa do swobodnego przemarszu Armii Czerwonej przez terytorium polskie po to, aby iść i nieść rewolucję, wspierać na przykład te wydarzenia rewolucyjne w Berlinie. Więc rzeczywiście sytuacja wydawała się beznadziejna. Tak jak pan redaktor powiedział, państwo polskie dopiero co przecież powstało, odrodziło się po tej ponad 120-letniej niewoli. Dopiero były organizowane podstawowe takie struktury państwa polskiego, w tym również Armia Polska, przecież też złożona z bardzo różnych czynników, różnych elementów. Więc rzeczywiście wydawało się, że czeka nas kolejna klęska, kolejna niewola. I kwestią czasu było tylko, tak jak Sowieci głosili, wkroczenie do Warszawy i to, że poniosą sztandar rewolucji czerwonej dalej na zachód. Więc tutaj jest oczywiście pytanie o to, co, prawda, co zdecydowało, co zaważyło, jakie czynniki, czy geniusz militarny, prawda? To o tym za chwilę, panie profesorze. Ten pochód ze czerwonym sztandarem na zachód. Historycy do dzisiaj zadają sobie pytanie, co by było, gdyby nie bitwa warszawska. To nie historia alternatywna, ale co, konie pojone byłyby w Sekwanie? Tak, wiemy, że Lord Dobrną uznał bitwę warszawską za 18. najważniejszą w dziejach świata, decydującą o wydarzeniach w skali globalnej, światowej, i to w sensie nie tylko militarnym, strategicznym, ale również politycznym. Istotnie przecież polityka Sowietów, polityka zwłaszcza Lenina, Stalina, miała prowadzić do tego, aby cały kontynent europejski został zalany przez Armię Czerwoną i aby został zainstalowany system bolszewicki, system komunistyczny. Przecież w Niemczech trwały wydarzenia o charakterze rewolucyjnym. Niemcy były po I wojnie światowej państwem zdruzgotanym, rozbitym, z osłabioną armią, zdemoralizowaną, z bardzo silną agitacją komunistyczną w środowiskach robotniczych. Podobnie na Węgrzech, prawda, przecież też Sowieci próbują instalować rząd rewolucyjny. Bardzo silne wpływy lewicowe również w pacyfistycznie nastawionej Francji, w Hiszpanii, więc bardzo prawdopodobne było to, że gdyby udało się, prawda, Sowietom wkroczyć do Warszawy, przełamać w zasadzie jedyną realną siłę militarną, jaka tutaj w tej części Europy istniała, praktycznie cała Europa mogłaby zostać zalana właśnie przez system, który, jak to ujął w swoim czasie Jan Paradowski w takim kapitalnym studium bolszewizm i bolszewicy w Rosji, był systemem potwornym, wszystko niszczącym i bezużytecznym. Ale jednak wierzącym w to, że może cały Zachód ogarnąć tak, swoją ideologią. Oczywiście, to ten impet sowieckiej rewolucji w tej pierwszej fazie był ogromny.
I rzeczywiście i nadzieje przywódców państwa sowieckiego były tutaj wcale niepłonne. Oni rzeczywiście mieli instrumenty, mieli podbudowę ideologiczną, mieli armię, no i oczywiście mieli bardzo silnych również sojuszników i wpływy w krajach zachodnich, bo przecież kraje zachodnie były bardzo mocno podminowane również przez wszystkie ideologie lewicowe wyrastające z marksizmu. Panie profesorze, ta bitwa warszawska, o której już nieco zaczął pan mówić, co przyczyniło się do zwycięstwa. Nie brakuje wśród historyków takiej opinii, że to główną rolę tu odegrał jednak wywiad wojskowy. Co ciekawe, dzisiaj bez satelitów, bez podsłuchów, całego otoczenia elektronicznego z internetem włącznie. No istotnie, trzeba powiedzieć, że tak. Oczywiście tych czynników było tutaj wiele, które przeważyły szalę zwycięstwa na stronę polską. Mówi się właśnie o geniuszu dowódczym, prawda, o talentach strategicznych, militarnych Piłsudskiego, Rozwadowskiego czy Weygaunda, ale to jest oczywiście tutaj kwestia też dyskusji, który z nich ma większy wkład. Natomiast nie ulega wątpliwości, że były również inne czynniki. Była ta tajna wojna prowadzona, prawda, pomiędzy polskimi, sowieckimi służbami i wywiadowczymi, ale również tymi informacyjnymi, więc działalność polskiego wywiadu, przechwycenie na przykład i rozkodowanie rosyjskich szyfrów oraz zdobycie radiostacji czwartej armii. Tutaj jest ten motyw chyba znany z jednego z filmów, kiedy właśnie pokazują, jak Polacy czytają non-stop cały tekst Pisma Świętego. Chodziło o to, żeby zagłuszać drugą podobną radiostację sowiecką. Oni mieli dwie. Jedna tutaj była przechwycona przez Polaków, druga nadawała z Mińska. Ta przechwycona była silniejsza, więc zakłusała komunikaty nadawane przez dowództwo sowieckie, dezorganizując również ich akcje. Więc rola służb wojskowych, jak pan redaktor tutaj to nazwał, wywiadu wojskowego, była z pewnością nie do przecenienia. Tak, ale ona była po obydwu stronach i nie brakuje też takiej tezy, że Sowieci znali ten plan uderzenia znad wieprza, tego manewru oskrzydającego, tylko po prostu w niego nie uwierzyli. Istotnie wiemy, jak wielką rolę Sowieci przywiązywali od samego początku istnienia swojego państwa do takich kwestii właśnie jak wywiad wewnętrzny i zewnętrzny. Prawda? Dzierżyński buduje czekę, która pacyfikuje od wewnątrz, ale budowany jest również od samych początków państwa sowieckiego wywiad zagraniczny. I tutaj ten wywiad sowiecki również. Prawdopodobnie rzeczywiście Sowieci rozpoznali te plany polskie, tej kontrofensywy uderzenia znad wieprza, ale wydawało mi się to na tyle nieprawdopodobne w sensie militarnym, ale również kiedy brali pod uwagę stan armii polskiej, prawda, morale żołnierzy polskich, że oczywiście jak gdyby też nie przywiązywali należytej wagi. Tutaj też trzeba pamiętać o tym aspekcie ogromnego rozciągnięcia jednak tego frontu, prawda, i faktu, że... No 450 kilometrów. Tak, tak, że jeden jak gdyby związek ten sowiecki operował tutaj w okolicach Warszawy, a drugi, w którym przecież był jako komisarz polityczny Stalin, znajdował się w okolicach Lwowa. Nie doszło na szczęście do połączenia, prawda, tych dwóch związków z różnych względów, również pewnych kwestii ambicjonalnych. I te wszystkie czynniki, prawda, plus jest jeszcze jeden czynnik, o którym też często się mówi, wspomniał pan redaktor, cud warszawski, prawda? Mówi się też o tym czynniku nadprzyrodzonym. Pamiętajmy, że to odrodzone państwo polskie potrzebowało skupienia, wytężenia wszystkich sił, więc również organizowane były nieustające modlitwy. Odprawiana była nowenna wokół Warszawy, przeszła procesja z relikwiami świętego Andrzeja Boboli, prawda? Modlono się. To był bardzo silny też taki wysiłek w sensie duchowym, modlitewnym. Proszono po prostu opatrzność Bożą o interwencję, która byłaby w stanie dopomóc tym siłom polskim walczącym na froncie. Panie profesorze, my mówimy Bitwa Warszawska, bo rzeczywiście jest to taka ikona, ale to był tylko wstęp do dalszych wydarzeń militarnych i politycznych. Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że Bitwa Warszawska jest tym oczywiście decydującym momentem w trakcie trwania wojny polsko-bolszewickiej. To jest prawie 2 lata od 1919 do pokoju ryskiego w 1921 roku. Ale przecież ta zwycięska bitwa i ta wojna nie kończyły wielu problemów, które z nią były związane. No i oczywiście przede wszystkim zabezpieczały państwo polskie, jego istnienie, ratowały Europę przed inwazją bolszewicką, ale z drugiej strony, po tej drugiej stronie, po stronie bolszewickiej, wywoływały właśnie taką żądzę wręcz odwetu, zwłaszcza u Józefa Stalina, który przecież już niedługo po tej bitwie warszawskiej, po śmierci Lenina, przejmie ster władzy w Związku Sowieckim.
I to będzie jeden z jego takich właśnie no istotnych chyba elementów w jego polityce, walka właśnie z tym państwem polskim, i to znajdzie swój wyraz później w takich wydarzeniach jak wielka operacja NKWD Polska w 1937 roku, później jak pakt Ribbentrop-Mołotow, atak sowiecki 17 września. Ta przegrana jest nam pamiętana. Jest nam pamiętana, przecież 17 września atak i później te zbrodnie popełnione w 1940 roku i deportacji ludności polskiej, a zwłaszcza zemsta na korpusie oficerskim. To była zemsta za przegraną Bitwę Warszawską. Panie profesorze, paradoksalnie niejako, obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej po raz ostatni po II wojnie światowej wydarzyły się w Lublinie. No właśnie, istotnie to jest rzecz zupełnie niesłychana. Wydawałoby się, że w momencie, kiedy tutaj w Lublinie zainstalował się rząd komunistyczny, jakiekolwiek formy obchodów Bitwy Warszawskiej będą niemożliwe. Tymczasem ta polityka takiego stopniowego, jak gdyby pacyfikowania państwa, społeczeństwa polskiego przez komunistów polegała właśnie na tym. Więc 15 sierpnia 1944 roku tu w Lublinie, na Łąkach nad Bystrzycą, zorganizowano i defiladę wojskową i mszę świętą, w której udział wzięli osobisty przedstawiciel Stalina Bułganin, sam Bolesław Bierut, generałowie Żymierski, Świerczewski i oczywiście cała wierchuszka PKWN-u. Jutro główne obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej, a dziś o niej w Polskim Radiu Lublin opowiadał państwu Cezary Taracha, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo.